Marlena Wojnowska, witam w przystanku Historia TV. Dzisiaj kolejna publikacja z serii świętokrzyskiej. To książki wydane przez Instytut Pamięci Narodowej, a dzisiaj ze mną redaktor dziennika Staszka, dr Marek Jedynak. Witam. Dzień dobry. Panie doktorze, zacznijmy od tego, dlaczego ta pogoda, którą dzisiaj mamy w Parku Miejskim, zupełnie nie pasuje do tego, co możemy znaleźć w tej książce? Jaka pogoda dominuje w tych zapiskach Staszka? Stanisław Wolf, autor zapisków, żołnierz zgrupowań partyzanckich AK Ponury, przede wszystkim przedstawiał walkę oddziałów partyzanckich w Górach Świętokrzyskich, ale opisywał też barwnie, niezwykle barwnie, interesująco pogodę, przyrodę. I z jego wspomnień, z kart dziennika pojawia się jednak pogoda deszczowa. To trudne warunki klimatyczne, deszcz od czerwca do października niemal ciągle. To z kolei powoduje utratę takiego ducha walki, problemy natury bytowej w oddziałach partyzanckich, w lesie, stałe przemieszczanie się, nocleg pod chmurką, w szałasach, wilgoć, mokre buty, mokra odzież i automatycznie osłabienie woli walki. Więc ten etos Armii Krajowej, który znamy dzisiaj, jest odrobinę obierany z tego patosu, z tej popkulturowej informacji, jaką mamy dzisiaj, i pokazuje, jak ci młodzi ludzie, nastoletni, dwudziestoletni, faktycznie odczuwali służbę w oddziałach leśnych, w oddziałach KEDYW-u. 16 czerwca 1943 roku. Obudziliśmy się rano z nieprzyjemnym uczuciem chłodu i wilgoci. Pogoda jest fatalna. Nieprzyzwyczajeni do spania w szałasie, czujemy się rozbici fizycznie. Nie potrafimy nawet przyznać sami przed sobą, że tak jest rzeczywiście. Po śniadaniu, kawa i chleb, zaczyna się służba, ograniczająca się jedynie do poznawania tajników broni. Wysłuchaliśmy wykładu na temat karabinu ręcznego, RKM-u i pistoletu maszynowego STEM. O godzinie 12.30 zjedliśmy obiad, po czym znowu udaliśmy się na zajęcia z broni. Uczymy się rozkładać ją na części i montować wszystko od nowa, ale także poznajemy zasady działania poszczególnych elementów. Dało się wyczuć ogromną chęć do poznawania nowych rzeczy, do możliwie szybkiego opanowania całej wiedzy i przejścia do właściwej partyzantki. Humory dopisywały, ale byłoby jeszcze lepiej, gdybyśmy mogli mieć broń, co na razie jednak jest niemożliwe. Z tego powodu czujemy się nieco mniej przydatni niż starzy, którzy posiadają broń, a tym samym traktują nas trochę z góry. Wolf opisuje dokładnie to, co się działo każdego dnia, godzina po godzinie, każde zdarzenie w sposób bardzo szczegółowy i barwny, tak jak pan podkreśla. Staszek był bardzo wykształconym młodym człowiekiem. Ukończył znakomite gimnazjum warszawskie. Później studiował prawo, studiował handel zagraniczny, więc miał dużą podbudowę literacką. Był w stanie opowiedzieć barwnie o tym, co się dzieje, jak to widzi. Jednocześnie w oddziale pełnił funkcję pisarza, więc jego dziennik był niejako źródłem do raportów służbowych. Właśnie, jego dziennik, bo to przecież clue tej publikacji. Jaka jest historia tego dziennika, bo ona jest też dosyć skomplikowana, szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i w drugą stronę. Dziennik Staszka został znaleziony 14 października 1943 roku przy zabitym Stanisławie Wolfie. Niemcy, przeszukując zwłoki partyzantów, przeszukując zabitego Staszka, jego dowódcę, podporucznika Waldemara Świeca, pseudonim Robot, znaleźli w plecaku autora dwa zeszyty. W ciągu 3 dni przetłumaczyli całość na język... Szybko. Szybko, ponieważ zależało tutaj na względach operacyjnych. Być może... Tam mogła znajdować się wiedza bardzo dla nich cenna. Dokładnie. Dzięki wiedzy z dzienników być może mogliby rozbić oddział. Może były tam jakieś informacje dotyczące dalszych planów, dalszej działalności zgrupowań. Na szczęście dla oddziału AK nie było takich informacji. Były informacje już dotyczące tego, co wydarzyło się. W każdym bądź razie dziennik w 3 dni został przetłumaczony na język niemiecki. Oryginał przekazany do Gestapo w Radomiu. W 1944 roku, gdy komenda Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa dla dystryktu radomskiego wycofywała się przed linią frontu sowieckiego do Częstochowy, dziennik również trafił tam.
ale pan bazował na, nie na oryginalnym dzienniku, tylko właśnie na tym tłumaczeniu w języku niemieckim. Dziennik w języku polskim zaginął w czasie II wojny światowej. Udało się odnaleźć dopiero po wojnie mecenasowi Janowi Pietrzykowskiemu wersję niemiecką. I ta wersja na kolejnych kilkadziesiąt lat znalazła się w prywatnych zbiorach. Gdy pracowałem nad wcześniejszą swoją książką, zauważyłem, że pojawiają się w różnych miejscach fragmenty tego dziennika, inne niż cytowane przez Cezarego Chlebowskiego. I tropem odwrotnym, po nitce do kłębka, szukałem, kto może dysponować tym dziennikiem. Odnalazł się w zbiorach Longina Kaczanowskiego, pracownika Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach. On ją dostał od mecenasa Jana Pietrzykowskiego z Częstochowy. Po uzyskaniu tej wersji niemieckiej nastąpił długotrwały proces tłumaczenia po raz kolejny książki na język polski. 27 czerwca 1943 roku. W jeszcze gorszych nastrojach witamy piękny poranek. Jesteśmy potwornie głodni. Na śniadanie dostajemy tylko kawę, po czym zaczynamy służbę, którą od dziś zawiaduje ponury Donat. I rzeczywiście nastąpiło sporo zmian. Od teraz żyjemy jak w garnizonie. Doszło wiele osób, a funkcje się pozmieniały. Wszystko to ma jednak charakter tymczasowy. Zdajemy sobie sprawę, że zostaliśmy przemieszani. Wiemy też, że jesteśmy głodni. Nawet jeśli pojawi się dziś dobry posiłek, to nastroje dalej będą fatalne. Nic się nie szykuje. W trakcie zajęć z broni kolega Bolek przez nieostrożność oddał kilka strzałów, które omalże nie zabiły dużego Tadzika. Czujki ciągle tracą orientację w terenie, w związku z czym musi ich szukać cały oddział służbowy. W dodatku pojawił się pierwszy raport karny i trzech kolegów stoi po 2 godziny z karabinem w ręku. Panie doktorze, udało się panu dotrzeć do dokumentów, ale udało się dotrzeć także do ludzi, do potomków Staszka. Udało się odnaleźć rodzinę Staszka w momencie, gdy książka miała trafić do druku. Ja zdecydowałem o wstrzymaniu druku. Nakłoniłem rodzinę, żeby przyjechała do Warszawy z Florydy. I po 3 tygodniach od kontaktu, dzięki mediom społecznościowym, odnalazłem rodzinę. Siła internetu. Siła internetu. Odnalazłem rodzinę. Rodzina przywiozła listy Staszka, które on z oddziałów partyzanckich wysyłał do swojej matki, do swojej rodziny. Przywieźli również zdjęcia, przywieźli dokumenty, które uzupełniły wstęp, ponieważ książka to nie tylko sam dziennik, ale też obszerny wstęp biograficzny prezentujący sylwetkę autora. I dzięki temu książka w zupełnie innym formacie, o wiele pełniejsza, trafiła do rąk czytelników. Bardzo skrupulatna publikacja, bo pracował pan nad nią 9 lat. Jak byśmy zachęcili czytelników do sięgnięcia po tę publikację? Co jest przede wszystkim jej siłą? Dziennik Staszka to autentyczny zapis walk żołnierzy Armii Krajowej. To trud, upór, problemy, ale też radości. To książka, która pokazuje, jak naprawdę było w oddziałach partyzanckich, jak naprawdę wyglądała II wojna światowa z jej smutkami, ale i radościami. Doktor Marek Jedynak był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu oczywiście polecamy Dziennik Staszka. To jedna z publikacji z serii świętokrzyskiej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Przystanku Historia TV, gdzie pokażemy Państwu, polecimy kolejną taką publikację. Do zobaczenia.